Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, 8 rozdział od 5 wersetu? Treść i rezultat postawy chrześcijanina. Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. W tym miejscu najpierw mówi się o tych, którzy postępują według ciała. To są ludzie niewierzący. Mimo to wierzący mogą wciąż żyć według ciała. Jeśli kierują się własnymi pragnieniami, a nie Bogiem, dążą do tego, co jest z ciała. Taka postawa to egoizm, kiedy własna osoba jest w centrum uwagi. Ci zaś, którzy żyją według ducha, to wierzący, którzy nauczyli się unikać grzechu. Pragną podobać się Bogu. Duch Święty może w nich działać i kierować ich myśli do Pana Jezusa. Oni myślą o tym, co duchowe. Myślą o Panu Jezusie Chrystusie, bo duch chce go uwielbić. Usposobieniem ich życia jest więc Chrystus. To wielka różnica. Egoizm albo Chrystus. Apostoł zestawia te dwie rzeczy również w liście do Filipian. Drugi rozdział, 21 werset. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Dlatego też decydujące dla naszej postawy jest to, czy żyjemy według ciała, czy według ducha. List do Rzymian, 8 rozdział, 6 werset mówi: albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Zamysł ciała określa niewierzącego w jego śmierci, a wierzącego w duchowym śnie, który przypomina śmierć. W liście do Efezjan, 5 rozdział, 14 werset, jest mowa o odkupionych, którzy zasnęli duchowo. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Kiedy wierzący pogrąża się w duchowym śnie, jego zachowanie jest podobne do zachowania niewierzącego. Na odległość nie można odróżnić osoby śpiącej od martwej. Zamysł ducha to życie i pokój. Kiedy chodzimy według ducha, będąc posłuszni Słowu Bożemu i pozwalając Duchowi Świętemu w nas działać, prowadzimy życie godne życia wierzącego i mamy pokój w naszych sercach. Z kolei list do Rzymian, 8 rozdział, 7 do 8 wersetu mówi: dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Rzymian, 8 rozdział, 7 do 8 wersetu przedstawia sytuację niewierzącego i ma na celu ostrzec nas przed usposobieniem cielesnym. Zamysł ciała jest wrogi Bogu. Przejawia się on w opozycji do Boga i Bożej prawdy. Cielesny człowiek zaprzecza Bożej świętości, grzesznej naturze człowieka, doskonałości Bożego dzieła w Chrystusie. I można by powiedzieć, że mamy tutaj trzy kamienie węgielne listu do Rzymian. Po pierwsze, Bóg jest święty, człowiek jest zepsuty, a dzieło Chrystusa jest doskonałe. Bóg jest święty, to po pierwsze, człowiek jest zepsuty, to po drugie, a dzieło Chrystusa jest doskonałe. Tym prawdom zaprzecza niewierzący przez jego egoistyczne, bezbożne życie. Przez jego postawę występuje przeciwko Bogu. Wyrażenie: ci zaś, którzy są w ciele, jest
określeniem niewierzących. Oni nie mogą podobać się Bogu bez względu na to, jak bardzo są mili i dobrze wychowani.